20 lat minęło od pamiętnej powodzi tysiąclecia. Pogoda nam też przypomina właśnie te wydarzenia z tamtego okresu, kiedy to ulewne deszcze spowodowały taką sytuację, jaką mieliśmy. Powódź nas zastała tu w Łanach. Był lipiec, 7-8, kiedy już Kłodzko, była wysoka fala, tam działy się już rzeczy straszne. Obawialiśmy się tutaj o swoje domostwa, o swoje tereny, że woda będzie na tyle wysoka, że przekroczy poziom wałów, że teren tutaj może być zalany. W 97 byłem o 20 lat młodszy, po pierwsze. Po drugie, była podobna pogoda i nikt nie wierzył w to, że Opole, a szczególnie tą dzielnicę, zaleje wielka woda. Jak już była katastrofalna fala w Kędzierzynie czy w Raciborzu, no nam się też w większości wydawało, że u nas to jakoś to rozejdzie po bokach. Nie rozeszło się, zostaliśmy zalani po raz pierwszy i ostatni w życiu tak katastrofalnie. Tu, jak była powódź, mieszkałem przy ulicy Koszyka 30. W przeddzień spacerowałem po wale. Ludzie też tam przechodzili. Nic nie zapowiadało, że coś takiego tragicznego się wydarzy. I nazajutrz, gdy się budzę o 4:00, patrzę, a tu fala wody na mój blok uderza. No i dzieje się to, co się dzieje. Stąd obawa mieszkańców i władz lokalnych, żeby przygotowywać się do odparcia tej wysokiej wody. Został powołany tutaj komitet gminny przeciwpowodziowy, mieszkańcy również się skrzyknęli. Gromadziliśmy piasek, worki, organizowaliśmy dyżury na wałach. Chcieliśmy zabezpieczyć się przed tą wysoką wodą. Była ewakuacja starszych osób, kobiet, dzieci do pobliskiej szkoły zorganizowała gmina w Czernicy. I te osoby tam się udały. Przede wszystkim ratowałem rodzinę. Popatrzyłem raz, drugi na stan Odry i wiedziałem, że dzisiaj lub jutro wały pękną i woda zaleje dzielnicę. Wyjechałem z rodziną do moich znajomych do dzielnicy Chabrów i uratowałem siebie i moje dzieci. Pełno wody, ludzie biegają w to i z powrotem, żeby jakoś auta swoje zabezpieczyć, uratować. Jeszcze póki nie było tej dużej wody. No i sukcesywnie tej wody przebierało tak gdzieś ponad 3 metry. Nie wiedzieliśmy, że w międzyczasie szykuje się nam drugi przeciwnik, jakim były władze wojewódzkie, które miały w planie zalanie tego terenu, ratując Wrocław, o czym my nie wiedzieliśmy. Czyli zabezpieczaliśmy się przed wodą, gromadząc piasek, worki, układając wały, podwyższając wały z worków i oczekiwaliśmy tej wysokiej wody, która tu Odrą nadchodziła. Tego dnia mnie akurat w domu nie było, ale był mąż. I pierwsza właśnie fala, która uderzyła, to było po prostu w nasz blok, ostatni na Pluszkowskiej. I później okazało się, że ten blok pod takim ciśnieniem tej fali wody uniósł się o 10 centymetrów. Z czwartku na piątek dowiedzieliśmy się w nocy, że pod osłoną ciemności saperzy zaminowali odcinek wału około 150 metrów bez informacji mieszkańców, bez całkowitej ewakuacji tutaj nas, którzy w tym terenie byliśmy. I dzięki czujności Ochotniczej Straży Pożarnej ten fakt został odkryty. Natychmiast syrena alarmowa strażaków wezwała wszystkich, którzy jeszcze w kamieńcu, w łanach byli, do stawienia się na wałach. I wskutek naszego zdecydowanego oporu, niepozwolenia na wysadzenie wałów, ten pomysł został wstrzymany. Saperzy wymontowali ładunki wybuchowe z wału pod naszym okiem.
zabrali i oddalili się, jednak nie wiedzieliśmy w jakim kierunku. Także myśmy przeżyli horror. Mąż to jak wstał, to nie wiedział, co się dzieje. No w każdym razie wszyscy by zostali uwięzieni. Dopiero po jakimś kilku dniach ludzie zdołali się wydostać z mieszkań. Także ponieważ ja tego nie widziałam, ale mąż jak mi opowiadał, przeżycie bardzo. Przyjechał do nas wojewoda, informując, no, że jednak jest taki plan, żebyśmy po prostu tutaj byli na to przygotowani, bo nie ma innej możliwości, żeby uratować Wrocław przed powodzią. My żeśmy oczywiście byli innego zdania, że należy wzmocnić czujność na wałach. Wszędzie i w mieszkańcy Wrocławia też się zmobilizowali, że tą wodę jakoś po prostu przepuścimy. No i to nie jest wina nas, mieszkańców, że taka sytuacja jest, tylko niestety odpowiednich służb, które do takiej sytuacji doprowadziły, nie przeprowadzając w porę pewnych działań. No i wojewoda oddalił się. My po prostu wzmacnialiśmy dalej workami z piaskiem wały. Ja byłem uziemiony tą powodzią, nie było gdzie odejść, ujść. Uciekaliśmy na dach. Z dachu widzieliśmy ogromne wody. Ogromne połacie wody i widzieliśmy tylko helikoptery, które latały i zrzucały żywność. I robiliśmy komitety żywnościowe, żeby tą żywność właściwie rozprowadzić. Dzień wcześniej próbowano przekopać wał w Wierzchowicach. Także te działania były robione bez informacji mieszkańców, żeby tutaj miejscowości nasze zalać wodą, a przez to miała być woda mniej we Wrocławiu. W międzyczasie również docierały takie dokumenty drogą nieoficjalną, ponieważ nikt tam takich informacji oficjalnie przekazał, że planowane było zalanie łan na wysokość 2,5 metra, Kamieńca na wysokość 1,5 metra, na Dolic, tutaj Dobrzykowic, Krzykowa, całego te terenu, Wojnowa. Osiedla podwrocławskie miały być również zalane wodą, jednak mieszkańcy o tym nie wiedzieli. To po prostu woda miała zrobić swoje, że rzekomo to się stało w nocy, wał został przerwany bez pomocy tutaj sił ludzkich. Mieliśmy takie na dachu pikniki wieczorne, rozmowy. Ja pamiętam nawet zebrała się grupka ludzi, modlitwę zanosiliśmy do Boga, żeby to się szczęśliwie zakończyło i szybko, a jako, że jestem kamerzystą, amatorem, sfilmowałem około 3 godzin tej całej tragedii. Dla nas było to szokiem, że coś takiego się dzieje, bez ewakuacji, bez informacji. Byliśmy z dwóch stron atakowani, z jednej strony przez wodę, z drugiej właśnie przez te władze wojewódzkie, które tutaj nasłały najpierw saperów, potem do pomocy była też policja, która kordonem otoczyła wał. W sobotę jeszcze był u nas wojewoda, informując, że no, trzeba robić wszystko, ponieważ już jest Wrocław zalewany od strony krakowskiej wodą, że jednak będziemy musieli opuścić domostwa, ale on obiecuje nam rekompensatę i będzie o tym rozmawiał z mającym się stawić we Wrocławiu premierem Cimoszewiczem, który no, kilka dni wcześniej w telewizji powiedział, że no, nie przewidują żadnych rekompensat, że trzeba było się ubezpieczyć przed powodzią, że trzeba być zapobiegliwym. Więc my mówimy, skoro premier oświadcza takie rzeczy, więc my, skoro tutaj domy nie były ubezpieczone od powodzi, no musimy robić wszystko, żeby te domostwa, nasz majątek został uratowany. Wspólnota była niesamowita, nowe doświadczenie życiowe, a zwłaszcza ludzie, tak jak pani widzi, tu te bloki, którzy mieszkali w bloku, integrowali się. Pamiętam, w moim bloku byli ludzie z SLD, wierzący i niewierzący. Organizowaliśmy się, tak jak już wspomniałem, nawet i uczestniczył w modlitwie, którą zanosiłem do Boga. Ludzie z SLD, im je to nie przeszkadzało. Także była ta integracja i ten taki kolektyw sąsiadowo-powodziowy.
Mieszkańcy się spisali świetnie, bo z Kamieńca, z Wojnowa, z Osobowic, nawet z Polanowic przyjeżdżali mieszkańcy, z Dobrzykowic, umacniają wały, wspomagając nas, wiedząc, że ta woda właśnie dotrze do nich. I każdy był jednakowego zdania, że trzeba robić wszystko, żeby nie dopuścić do przerwania wałów, a tym bardziej nie wysadzać ich w powietrze za pomocą sił ludzkich. No jednak niestety władze wojewódzkie kolejny raz nas oszukały, ponieważ rano w niedzielę 13 lipca zostaliśmy zbudzeni przez śmigłowce, które naleciały tutaj na ten teren. Jeden śmigłowiec z maltańskim krzyżem biało-czerwony latał nad wałami z takim specjalnym workiem, chcąc strącić dyżurujących tam strażaków, mieszkańców. Natomiast kolejnych 7 śmigłowców z saperami, z policjantami szukało miejsca, gdzie by tutaj osiąść i wały wysadzić. Takie miejsce znaleźli między Gajkowym a Kamieńcem. Wylądowali, zdetonowali kawałek wału i natychmiast odlecieli, nie martwiąc się, co tam się stanie potem, nie zapewniając żadnej pomocy, żadnej asekuracji, bo być może ta wyrwa wale byłaby na tyle duża, żeby ta woda poszła tam, no i zalewając te domy, gdzie jeszcze ludzie byli. Dużo ludzi było, pilnując majątek. Na szczęście wyrwa wale nie była na tak głęboka, żeby woda się nie przelała. Mieszkańcy natychmiast to zasypali piaskiem, no jednak taki niesmak pozostał. W południe przyleciał śmigłowcem wojewoda, żeby po prostu nas przekonywać, że te gwarancje nam daje, że ten teren będzie zalany. Jednak nikt nie chciał z nim rozmawiać, nie wierząc w żadne obietnice słowne. Ja byłem szefem sztabu przeciwpowodziowego Opole za Odrze w 1997 roku. Był to spontaniczny taki ruch, można to tak nazwać, który powstał samoistnie na zalanej, na odciętej od reszty miasta części niezalanej, bo tu, gdzie się dzisiaj znajdujemy, ta część było wszystko zalane. A myśmy po prostu stworzyli sztab w szkole podstawowej, w której żeśmy po prostu przyjmowali wszystkich powodzian z zalanego tutaj właśnie za Odrza. No co ja mogę powiedzieć, jakie wspomnienia, no to były traumatyczne generalnie chwile dla nas wszystkich. Myśmy tworzyli na prędce coś z niczego, widząc falę ludzi, która do nas przychodzi cały czas z tych zalanych terenów, których strażacy przywozili na łódkach. No i tak to po prostu się zaczęło wtedy 10 lipca, bo wtedy o 5 nad ranem tutaj Zaodrze zostało zalane. A myśmy tam byli w sumie półtora miesiąca. Przewinęło się przez szkołę dobrych kilka tysięcy osób, którym staraliśmy się w jakiś tam sposób pomagać. No i po 20 latach powstała właśnie wystawa w oparciu o zdjęcia opolskich fotografików Pawła Sztofera, Jurka Stemplewskiego, Krzysztofa Świderskiego i Mariusza Przygody oraz komunikaty. Genezą tej wystawy stały się komunikaty, które nam wręczali ludzie, którzy spływali, że tak powiem, z zalanych terenów, prosząc o informacje, o przekazywanie tych wiadomości na antenie Radio Ole, bo ja wtedy byłem dziennikarzem Radio Ole i zostałem odcięty z samochodem. No i myśmy te komunikaty czytali cały czas na antenie. No i te komunikaty po prostu przechowałem. 20 lat leżały schowane i czekały na dogodną, mówiąc krótko, chwilę. I uważałem, że 20 lat to jest dobry już moment na to, żeby pokazać te komunikaty. One są tutaj na jednej z plansz wydrukowane. No i ta wystawa właśnie stanęła w tym miejscu, gdzie było 4 metry wody i myślę, że to jest niesamowicie. Ja dzisiaj ją na nowo jakby też odczytuję tą wystawę przez to, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie te bloki tu po prostu za nami widać. Nie? Proszę sobie wyobrazić, że go lepiej pamiętam jak dzisiaj na przykład, jak dzień dzisiejszy. To były bardzo mocne emocje, także... Rzecz, że tak powiem, dotyczyła stanu ekstraordynaryjnego, czyli praktycznie stanu wojny, bo to mnie się bardziej, ponieważ jestem fotoreporterem, mnie się to bardziej kojarzy z jakimś konfliktem z siłami natury, ludzi praktycznie bezbronnych, którzy byli wystawieni w pewnym momencie na konfrontację z naturą. Ten teren został ocalony, woda wtedy ta maksymalna przepłynęła. No Wrocław nie z naszej winy został zalany, chociaż robiono wszystko, żeby nas,
szczególnie takie powstało hasło, że Łany. Łany, dlaczego Łany? Bo Łany były najmniejszą miejscowością. W świadomości wrocławian pozostał fakt, że mała wioska, której nawet na niektórych mapach nie było, na większości map nie było, licząca wówczas około 120 mieszkańców, stała się przyczyną, bo wskutek oporu, niepozwolenia na przerwanie wałów i niezalania tej miejscowości, Wrocław, 700-tysięczne prawie miasto, zostało zalane. To nieprawda, ponieważ to był synonim tylko Łany, natomiast planowany był zalanie prawie całej gminy Czernica, osiedli podwrocławskiej, kilkanaście miejscowości i to właściwie byłby teren nie do odzyskania. Wrocław dźwignął się szybko, pomoc miał z całego świata, natomiast Łany, Kamieniec na przykładzie miejscowości takich jak Słup, Lubrza przez wiele lat by się nie podźwignęły, nie miałyby żadnej pomocy takiej jak dostał Wrocław. Aby móc fotografować, musiałem wymyślić sobie sposób, jak to robić. I przy pomocy dwóch przyjaciół zorganizowaliśmy łódkę i przywoziliśmy tym ludziom codzienną prasę, codziennie chleb i fotografowałem przy takiej okazji. Czy generalnie Polacy są takim narodem, który w sytuacjach zagrożenia jakiegokolwiek potrafi się bez względu na przynależność partyjną, przekonania, religię, potrafią się jednoczyć i wspomagać? I to nasza historia to dowodzi takim akcją i Powódź była dokładnie taką samą akcją, gdzie wszyscy bezinteresownie pomagali. Ja właśnie tą wystawą chciałbym też podziękować tym wszystkim ludziom, którzy wtedy tak właśnie bezimiennie pomagali, bo gdyby nie ci ludzie, to my byśmy przez pierwsze 2-3 dni w tej szkole po prostu nie przetrwali, bo my byśmy nie mieli co tym ludziom dać jeść, dlatego że ludzie o 5 nad ranem przyszła powódź, ludzie tak jak spali, tak przyszli do nas do szkoły, niektórzy w majtkach, w bieliźnie, w piżamach, trzeba było tych ludzi ubrać, odzieć i dać im jeść, a to były wakacje, szkoła była zamknięta, więc tam żadnego jedzenia też nie było. Mieszkańcy Dambonia i tych niezalanych terenów, Zaodrza, okolicznych wiosek przywozili nam jedzenie, żywność, wszystko co mieli po prostu w domu, w lodówkach przywozili, piekarnie przywoziły całe busy chleba. Nikt ich o to nie prosił, sami to po prostu robili i ja pamiętam jak dzisiaj, że mnóstwo, cały sztab liczył 83 osoby, ludzi prywatnych, tak, którzy po prostu przyszli, bo wiedzieli, że tak trzeba po prostu. Także ja uważam, że oczywiście w takich sytuacjach zawsze się zdarzają się tak zwane te czarne owce i wtedy też takie sytuacje miały miejsce, ale generalnie my potrafimy pięknie pomagać w takich sytuacjach i myślę, że Powódź 97 udowodniła to. Ponieważ ja wtedy pracowałem w największym dzienniku tutejszym w Nowej Trybunie Opolskiej, więc te zdjęcia, nawet nie wiem jak to się działo, bo ja je nadawałem, przyjeżdżał specjalnie 70 km z drugiego końca miasta samochód po rolki z filmami. Ja nawet nie wiedziałem co, które ze zdjęć, jak one są obrabiane. Widywałem tylko potem wydrukowaną gazetę, którą codziennie dostarczałem ludziom tutaj na terenie Zaodrza, no i nie tylko. Więc sam byłem odcięty, ponieważ mieszkałem w tej części miasta. No i tak to wyglądało po prostu. Także myślę, że wiele rzeczy zostało po powodzi wyjaśnionych. W tej chwili już troszeczkę inaczej świat na to patrzy, bo wtedy to było głośne wydarzenie, kiedy tutaj prezydent, premier, minister spraw wewnętrznych, wszyscy debatowali, przylatując do Wrocławia, co z tymi Łanami, co tam się dzieje, jak to garstka ludzi, tak jak powiedziano, 300 sztuk tam broni, a tutaj 700-tysięczny Wrocław ma być zalany. No, nigdy się z tym nie pogodziliśmy, że można coś takiego zrobić przeciwko ludziom. W czasie klęski żywiołowej jeszcze dodatkowo na ludzi nasyłać wojsko, śmigłowce. I tak jak powiedziałem już wcześniej, że to już 20 lat temu było, że wszędzie, gdziekolwiek miejscowości były zalane, nadlatujący śmigłowiec niósł pomoc. U nas było odwrotnie. Nadlatujące śmigłowce nam niosły zagrożenie. Stan bardzo, bardzo intensywnej pracy, intensywnych przeżyć. Fotografowałem tak, jak potrafiłem. Dzisiaj pewno bym to inaczej zrobił, ale jestem bogatszy o doświadczenia tej powodzi, która no, była powodzią
powodzią, z którą nigdy później się nie spotkałem, pomimo tego, że fotografowałem powódź i na przykład na Pomorzu i w centralnej Polsce. I zawsze jak gdzieś tam jechałem i ktoś mi opowiadał, proszę pana, tutaj było pół metra wody, to tak miałem w duszy gdzieś tam z tyłu głowy pół metra wody, myśmy tutaj mieli 4 metry wody, 3 metry wody. Tutaj ludzie byli wyciągani z pierwszego piętra, z drugiego piętra, bo to w zależności od kształtowania terenu. Tak były pozalewane te domy. A dzisiaj, jak państwo tutaj słyszycie samochody, które jeżdżą tą drogą obok nas, no to tak tutaj pływały po prostu łódki. Tu w tym miejscu było 3,5 metra wody. Tych wspomnień jest bardzo, bardzo dużo. Ja myślę, że wie państwo, no, były takie sytuacje, kiedy przywożono do nas ludzi, na przykład chorych na cukrzycę, którzy nie mieli insuliny. Myśmy byli odcięci. Tą insulinę trzeba było natychmiast po prostu załatwić. My dzięki temu połączeniu z Radiem Ole mogliśmy te komunikaty nadawać i w jaki sposób ta insulina się znalazła. Trafił do nas człowiek po przeszczepie nerki, któremu się skończyły lekarstwa. No to była bardzo ważna sprawa. Także tutaj dzięki wojsku, który użyczał nam helikoptera też i mogliśmy, że tak powiem, latać na drugą stronę i załatwiać te rzeczy, to mogliśmy tego typu rzeczy po prostu załatwić. No, ja myślę, że dla mnie takim widokiem, który mam zawsze przed oczami, to jest ten hall szkoły, na którym są materace poukładane i wszyscy po prostu tam leżą, śpią i w jakiś sposób starają się przeżywać, a też bardzo dużo osób, która została zalana wtedy, przyszli do nas, zostali ubrani, najedzeni i powiedzieli, ja i tak nie mam nic innego do roboty, więc zostaję i będę pomagał. Więc bardzo dużo osób w naszej szkole, w sztabie, to byli właśnie powodzianie, którzy po prostu zostali i pomagali. Mieszkam w tym bloku dalej i jest fajnie. No. W każdym razie to osiedle nabrało dużo uroku, dużo zieleni jest, także, no, ale pamięć o tym zostaje. I jakaś ulewa gwałtowna, to człowiek mimo wszystko od razu zdaje sobie sprawę, a nuż może się to powtórzyć. Nie? Także no, dziękujemy wszystkim, że tak się stało, jak się stało, oby więcej nie.